Hej, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Subway. I jedziemy z kolejną odsłoną Arsenał Demokracji, już 13. Jak pamiętamy w poprzednim odcinku, mamy tutaj parcie do przodu, tak aby rozbić tutaj siły Imperium Rzymskiego. I taki mamy plan, to będziemy robić i kontynuować. No, jak wiecie, troszeczkę tutaj nie nagrywałem. Znowu miałem mnóstwo innych zajęć i przez to właśnie musiałem troszeczkę spasować. Jednak nie mam tutaj zamiaru zaprzestawać tejże produkcji i dalej będziemy cisnąć tą serię. I samodzielna flota transportowa dotarła do Costa Blanca. Podobnie jak gruba ryba. No, jak tutaj widzimy, na wybrzeżu aż roi się od sił burbońskich. Może być problem, aby tutaj po prostu uderzyć, a nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Kierujemy się zatem dalej, na północny wschód, tak aby po prostu móc wylądować w jakiejś części tutaj wybrzeża kastylijskiego, bądź na wybrzeżach południowej Francji. Mamy 15 sierpień 1943 roku. Okej, nasze barki desantowe, nasza flota desantowa w końcu dotarła, ale jak widzicie, no nie będzie tak łatwo. Są po prostu oni świetnie ustawieni, a obawiam się, że jak dojedziemy tutaj, w kierunku Marsylii, to w tym momencie możemy mieć przechlapane, bo ich flota, staniemy się po prostu w ich okrążenie, ich floty. Musimy wymyślić coś zupełnie innego. Tylko co? No dobrze, zaryzykujemy. Gdzieś musi być lepiej. Tymczasem trzecia armia pancerna dotarła do Agedabia. W Libii. Właśnie, to jest Libia, nie Algier. Te potężne siły uderzą na siły Imperium Rzymskiego. Na południe, aby ich spychać i demoralizować, jak to zabrzmiało. Demoralizować. Tymczasem 48. Dywizja dotarła do Al-Jakub. Tu nie możemy, więc przejdziemy sobie tu. Bardzo tutaj zachodnia granica libijska, że tak powiem, jest zagrożona. Ale tak sobie z tym poradzimy na pewno. Ciężka przeprawa jest, to widać. Zaczyna się naprawdę ostry hardcore. No, ale nikt nie powiedział, że wyzwolanie Europy będzie łatwe. Coraz, wiecie, tutaj mnie ta flota denerwuje. Nie mogę z nią nic zrobić. A czemu? Mogę w końcu przerebazować, bo stoi tak i nic nie robi. I dalej nic nie będzie robiła przez dłuższy czas, bo musi jakoś dojść do siebie po przerabazowaniu się, ponieważ właśnie te siły muszą odpowiedni czas po prostu spędzić na takiej kwarantannie. I co mamy tutaj? Gruba ryba dotarła do
Central Leon Gulf. A tu się obawiam floty. Dobrze, skierujmy się zatem w kierunku Turynu. Znaczy podejrzewam, że tu będziemy mieli... Nie będzie nam łatwo, ale musimy coś zrobić z tym. Mam nadzieję, że nie będzie to błąd. Jeśli okaże się, że tutaj nie da się zrobić żadnego desantu, w tym momencie trzeba będzie zawrócić do Oranu, a stamtąd po prostu pokierować ofensywą na Europę w kierunku tradycyjnie zachodnio-północnych wybrzeży Francji. 16 sierpień 1943 roku. O tak, o raczej, o nie, tutaj Bourboni zajęli Patras, czyli robią kontrofensywę w pewnym sensie i coś musimy z tym zrobić. Gdzie jest nasza trzecia flota transportowa? No nie mamy jak się tam dostać. Musimy wytypować jedną dywizję do obrony południowych części Grecji. O tak. Gruba ryba dotarła do Gulf of Genoa. Tu jak wiemy też nie jest łatwo. Chyba skończy się na tym, że część dywizja kanadyjska uderzy po prostu na Sardynię. A inna mała dywizja uderzy na Korsykę. Dywizja alaskańska na przykład. No i kwestia pierwszej armii pancernej, która znowu nieźle sobie radzi. Jest atakowana, ale już od dłuższego czasu tutaj udaje się jakoś to wszystko ogarnąć. Czterdziesta ósma dywizja dotarła do Aujila. To jest oczywiście w Libii. Świetnie, właśnie o to chodzi. Sobie rozdzielimy sobie jedną z tych dywizji. Chociaż nie będziemy ich rozdzielać.
ruszymy na zachód. Natomiast pierwszą armię amerykańską skierujemy w tereny Judei, tak aby tutaj po prostu można ich było później wysłać na front. Ponieważ nasze barki desantowe, że tak powiem, się nieco spóźniają, nasz wodny autobus. Dlatego musimy to zrobić 17 sierpnia 1943 roku. Trzecia armia amerykańska dotarła do Sidi Barani. I no co, no niech na razie tu stoi, chociaż przydałoby się ich też ruszyć. Jednak stwierdziłem, że nie będą oni brali udziału w tej akcji libijskiej, ponieważ jak dobrze wiemy, może być sytuacja zagrożenia od strony Bałkanów. A tego chcielibyśmy uniknąć. Zwycięstwo w Zatoce Rzymskiej. To dobrze, ponieważ tutaj mamy zamiar zająć tutaj po prostu te obszary związane z Korsyką i Sycylią. A troszkę to będzie trwało, a jeśli zabraknie nam jakichkolwiek materiałów, będzie powrót. I cała akcja pójdzie na psy. Okej. Trzecia armia pancerna dotarła do Sirte. Tutaj troszkę zmodyfikujemy cele. Przepraszam, rozdzielimy troszeczkę tą armię pancerną drugą, tak aby mogła, że tak powiem, być bardziej przydatna. Rozbicie sił rzymskich w Libii. To była kwestia czasu. Mamy tutaj przeważającą ilość i po prostu nie powinno być z tym najmniejszego problemu, tak jak myślałem. Natomiast uderzenie na kontynentalną część państwa rzymskiego to już inna sprawa. I 403 dywizja dotarła do Sofii. Czy jest sens ich wspierać? Generalnie tak, ale tutaj przydałoby się okrążyć ich raczej troszeczkę. Jak na razie nie ma jakiegoś rozstrzygającego tutaj w tej odsłonie efektu rozstrzygającego na korzyść jakiejkolwiek ze stron. Na razie, nie licząc terenów Libii, posuwamy się powolutku. A no, to nie jest gra, wiadomo, gdzie poruszamy się bardzo szybko, chociaż ten teren, ten etap mamy już za sobą. W tym momencie po prostu robimy wszystko, aby
jak najszybciej po prostu uderzyć. Ale wcześniej, później. Wojna pozycyjna jest tutaj nieunikniona. Więc naprawdę nie będzie łatwo. Dlatego musimy jak najszybciej zaangażować jednostki piechoty, które są jeszcze w Afryce. Ojejku, raporty, nie nadążam. Znowu zwycięstwo, super. 37. dywizja dotarła na Msus. Gdzie jest Msus w ogóle? Tu. A 23. dywizja dotarła do Kasarin. A 32. dywizja dotarła do Agedabia. I mamy 19 sierpień 1943 roku. I mamy udane lądowanie w Sardynii i Korsyce. W takim razie tak, ze względu na ograniczoną ilość musimy jak najszybciej pomyśleć o ewakuacji. A o ile dywizja alaskańska mogłaby tam jeszcze sobie kanadyjska zostać, o tyle ta dywizja powinna jak najszybciej skierować się po tą dywizję i wspólnie po prostu wrócić. I znowu jesteśmy atakowani. No nie, no tutaj nie możemy nic takiego zrobić. Sprzątnąć tutaj te... bo się nie zabierzemy. Nie, inaczej to zrobimy. Wycofujemy się. Wycofujemy naszą flotę w kierunku Casablanki właśnie. Nie możemy. Okej, niech wygrają sobie tą bitwę morską. Tymczasem zajrzmy na Ateny. 47. dywizja dotarła do Aten celem kontrofensywy. Nie możemy bezpośrednio uderzyć. Musimy zająć Patras. Korint musimy zająć. 38. dywizja dotarła do Gabes. No, jeden z naszych marszałków znowu awansował. Świetnie. Stał się Mountainerem. Tymczasem 32. dywizja dotarła do Sirte. I kierujemy się w kierunku Homs. A 32. dywizja, 23. dywizja dotarła do Tabarka. Celem zajęcia całego Marka oczywiście. Okej, wygraliśmy bitwę morską z
Imperium Rzymskim i jak najszybciej musimy skierować się do Casablanki. A nie tak sobie to wyobrażałem, nie. E, 403. Dywizja dotarła do Wraca. I przegraliśmy bitwę w Pogorlidze. Więc nie ma sensu ogólnie uderzać. A raczej musimy się trzymać tutaj. I wszystko na to wskazuje, że atak na Fort Europa z kierunku innego niż Bałkany nie wchodzi w grę. Trzecia armia pancerna dotarła do Socny. Rozdzielamy ją. A nowa powstała 400 dywizja skieruje się na południe celem przejęcia kompletnie odcięcia sił rzymskich z tego rejonu. Tak, 407 dywizja dotarła do Koryntu i zapewne jest atakowana. Nie, więc my możemy zaatakować siły burbońskie. A druga armia pancerna dotarła do Gadames. Dywizja dotarła do Agedabia. Tu już możemy spokojnie ich przetransportować tutaj. A 23. dywizja dotarła do Bizerte w Maroku. Ta trzecia armia amerykańska również powinna iść, kierować się już po prostu pieszo, no bo nic innego z nimi nie zrobimy. A 408 dywizja dotarła do Murzuk. I kierujemy ją tutaj. 308 dywizja dotarła do Sfax. Do Tunisu. Stąd już się nie ruszamy.
38 dywizja dotarła do Sus. Okej, mamy upgrade'y. I nowego lidera. Jungle Rat i Hills Fighter. Jakkolwiek nie damy rady przeciwko 20 dywizjom włoskim. No nie damy rady, nie damy rady. Ale nie będziemy ich wycofywać. A trzecia armia pancernia dotarła do Homs. I tutaj już czekamy właściwie. Ajajaj, nie o to chodziło. Nie, nie, też nie o to chodziło. Kierujemy ich ogólnie tutaj celem już takiego przerebazowania się ponownie. Okej, druga samodzielna flota dotarła do Casablanki. To jest flota, która będzie nam służyć do przenoszenia tych naszych jednostek piechoty. Tej, której bardzo długo szukaliśmy. I ona, jako samodzielna, powinna dotrzeć jak najszybciej. Do El Alamein. Ale nie przez kanał Suezki. A chyba to chce zrobić gra. Nie. Trudno, musimy ją przerbazować gdzieś bliżej. Też nie. Dlaczego ona chce płynąć przez kanał Suezki? Prawdopodobnie dlatego, że jest niezabezpieczona. No wszystko na to wskazuje. Nie, no to musimy zrobić coś innego. Chyba wiem dlaczego. Po prostu to jest niemożliwe. Ze względu na kontrolę, jaką ma nad cieśniną gibraltarską, właśnie państwo burbońskie, więc właściwie musimy zrobić coś takiego, że oni po prostu skierują się do El Alamein, ale dookoła zupełnie. Natomiast ta flota w Algierze, po tym jak nabierze troszeczkę sił. A właśnie jak tam nasze zaopatrzenia. Nie, okej, docierają do Casablanki, do Sardynii i Korsyki, a to jest ważne, żeby zachować te tereny. A 32 dywizja dotarła do Homs. I połączymy je. Jedno jest pewne, na Bałkanach potrzebne jest jak najszybciej wsparcie, bo uderza tam cała armia rzymska. 47 dywizja dotarła do Patras.
Wykurzyliśmy jednym słowem Bourbonów właśnie z tego terenu. 307 dywizja dotarła do Bengazji. I niech tu zostanie, bo to jest jeden z głównych ważnych portów. Okej, idziemy dalej. Mamy 22 sierpień 1943 roku. I 23 sierpnia. A mamy przynajmniej jakieś upgrade'y. Świetnie. Średnie czołgi. A jak stoimy ze stratami? Nasze straty zapewne są całkiem ostre. Tak, zginęło już ponad 75 tysiąca ludzi, jeśli chodzi o straty związane z Rzymem, jest to 57 tysięcy, ale no mimo wszystko straty po naszej stronie są teraz coraz większe, musimy się z tym liczyć. Jak na razie korzystnie, jeszcze jest korzystnie. Okej, okay. Bardzo ważna sprawa. Jednak tych tutaj będziemy kierować w kierunku Albanii. No będziemy się po prostu na razie cofać z tego co widzę. Ponieważ ponosimy naprawdę ogromne straty. E, 440 dywizja dotarła do Homs. To jest straszne, że nie możemy wykorzystać ich w boju, w takim konkretnym biu. I upgrade'y. Okej, ludzie, na tym zakończymy 13. odsłonę Arsenału Demokracji. Na pewno będziemy tutaj dalej kierunkować się już bardziej w kierunku Bałkany. Odpuszczamy sobie atak na Fort Europa, że tak powiem, z tego względu, że nie jesteśmy w stanie przy zachowaniu niewielkich strat, powiedzmy, uderzyć. Te tereny są po prostu mocno bronione przez zarówno oddziały rzymskie, jak i oddziały burbońskie, więc atak z morza nie wchodzi po prostu w grę. Przyczółek mamy na Bałkanach, więc to będziemy właśnie robić. Kierować tam wszystkie nasze oddziały, ponieważ te oddziały, które się na Bałkanach aktualnie znajdują, a jest to armia pancerna, nie będzie w stanie na dłuższą metę utrzymać pozycji, jeśli nie będzie miała oczywiście wsparcia. A wsparcie jest daleko i barki desantowe były użyte w sposób, no powiedzmy sobie szczerze, no niewłaściwy jak do tej pory, więc będziemy tutaj jak najbardziej ofensywę kierować z kierunku Bałkanów przez Rzym po prostu. Innego sposobu aktualnie nie widzę. Dlatego kończymy sobie tutaj odsłonę. Jeśli wam się podobało, oczywiście lajki w górę. I do zobaczenia w następnej odsłonie. Trzymajcie się, ludzie. Bye bye.